powiedzcie mi, w jakiej sali macie zajęcia? Pamiętacie? W jaki kolor mają ściany? W zielonej. A kto was uczy angielskiego? Pani Iza. Pani Iza. I pani Iza jest fajna? Tak. Kocham ją. Kochasz ją? Super. A za co kochasz panią Izę? Ja też kocham. Też kochasz? No to super. A za co kochacie panią Izę? Za to, że śpiewa ładne piosenki. Że jest fajna. Aha. I co jeszcze? I ma fajne gry. Ma fajne gry? No, i zabawy. I zabawy? I że razem z nami śpiewa piosenki. Czyli fajnie spędzacie czas z panią Izą na zajęciach? Tak. I lubicie się uczyć z panią Izą? Tak. Super. A lubicie kalendorol? Tak. Tak? Jak bardzo lubicie kalendorol? Tak bardzo. Tak bardzo? Tak bardzo. Na cały świat! Od jak dawna pani dzieci chodzą tutaj do nas na kalendorol? Może i trzy. Powiem szczerze, że nie wiem, bo tak leci. Mój syn od września. Widzę tu pani maleństwo, które też pewnie do nas dołączy. Dlaczego Helena? Z kim jest? Z polecenia koleżanki. I okazało się, że się sprawdza. Spróbowaliśmy i dziecko było dużo postępy. A wcześniej uczyło się w przedszkolu angielskiego. Nie lubiło postępu. A po szkole jednak dużo i chętnie. A czy na zajęciach w Helendoron to się śpiewa cichutko czy głośno? Głośno. Głośno, tak żeby wszyscy słyszeli? Tak. Tak. A lubicie śpiewać piosenki? Tak. Tak? Super. A macie jakąś ulubioną piosenkę? Co lubicie śpiewać? Manki? Aha. I jak to się śpiewa? Five. He's jumping on the bed. One fell out and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Super, i co, i tak lubicie sobie skakać na zajęciach? Tak? Skaczecie jak małpki? Ja też przyszłam tutaj z polecenia znajomych. No i jestem bardzo zadowolona. Oprócz tego, że uważam, że jest dobry poziom nauczania, to jeszcze jest bardzo miła atmosfera, jest bardzo przyjemnie tutaj. Są organizowane różne imprezy, naprawdę dużo zajęć jest organizowanych dodatkowych z myślą o dzieciach i rodzicach. A to powoduje, że jest taka bardzo miła, ciepła, przyjacielska atmosfera. Chce się chodzić. Dziewczyny, jak długo chodzicie do szkoły Helendoron? Ja w sumie tak od początku powstania, od 2002 roku. Wydaje mi się, że ja też od samego początku tu jestem. Julka też jest od samego początku. Jesteś tak. Pierwszą grupą Helendoron, która kontynuuje naukę do dzisiaj, czyli już ponad 11 lat. Dziewczyny, czy znajomość języka angielskiego przyda wam się w przyszłości? Znaczy, stres to taki język, że bez niego nigdzie się nie ruszymy. Trzeba go znać. W wakacje, jak gdzieś jedziemy, to się przydaje za granicą. Mhm. A w zeszłym roku gdzie byłyście? Byłyśmy w Londynie. Razem z naszą szkołą. Ciekawe doświadczenie? Bardzo. Słuchajcie, jesteście absolwentkami, pierwszymi absolwentkami międzynarodowego egzaminu Cambridge. A co wam daje taki egzamin? Zaszczyt, prestiż, że jesteśmy pierwsze i że mamy ten certyfikat i na pewno później w pracy czy na studiach przyda się i będzie dużo mówił o tym, ile umiemy. I taka świadomość w ogóle, że się coś potrafi z tego angielskiego. Dokładnie. A powiedzcie mi takie wasze najmilsze wspomnienia z zajęć Helendoron, no bo chodzicie już tu 11 lat, czyli zaczynałyście jako ilu lat dziewczynki? 6. Trzylatka, Juka miała trzy. Co pamiętacie? Wszystkie piosenki, wszystkich ludzi, te zabawy. Te różne zabawy interaktywne z dziećmi właśnie. Proste słówka. Codzienne słuchanie płyty. Dwa razy dziennie. Codziennie? Tak, jak oczywiście. Okay. Obecnie się przygotowujecie do jakiego egzaminu? FCC. FCC, czyli bardzo wysoki poziom. Okej. Okay.
planowane? Kiedy? Jeszcze długa droga. Jeszcze długa droga. Myślę, że w przyszłym roku. Będziemy gotowe. Będziecie gotowe. A jak dzieci się podnoszą do pani, raczej z dystansem i mają większy respekt czy sympatię do naszych pani? Cześć, sympatię. Ja się nie spotkałam właśnie z pani, ale przywiązują się chyba nawet do pani. I dobrze, nie, nigdy nie było nic złego. Żadnej takiej uwagi, że coś nie tak jest. Będąc na kilku lekcjach, tak mi się zdarzało wcześniej, na samym początku być na lekcjach, teraz na tym pokazowym pokażę w każdej książeczce. Zobaczmy, że pani sobie świetnie z nimi radzi, z tymi burmistami. Tak. Potrafię zdyscyplinować i działa to, działa. Nie reaguje, znaczy dzieci raczej. Jedno drugiemu nie przeszkadza, jak nieraz to bywa, nie? Nie, wszystkie są zdyscyplinowane, widzę, że biorą fajny udział w tym, nie? Pani Aja, w moim przypadku. Uważam, że sobie nawet bardzo dobrze ich motywuje, nie? Bo to widzę po moim dziecku, że umie zmotywować moje dziecko do pracy. Kasiu, one moment. Okay, you can see four different rooms, yes? What rooms can you see? What's this? Bathroom. This is the bathroom. And what's kitchen. This? Kitchen. Living room. Bedroom. And the bedroom. Now tell me, where do we cook? In the kitchen. We cook in the kitchen. Good. And where do we take a shower? In the bathroom. Okay. And where do we watch TV? In the living room. In the living room. And where do we play? In the bedroom. Okay, I'm going to show you the picture and you will tell me what is it and where is it, okay? So take a look. What's this? Clock. This is the clock. Where is the clock? Clock is a living clock. Okay, and where is it? It's on the wall. On the wall. Well, very good. Now take a look at this picture. What can you see? Toothbrush and toothpaste. Where is it? In the bathroom. In the bathroom. What do you use the toothbrush and toothpaste for? Is it for washing your face? Washing. It's for brushing your teeth. Very good. Dlaczego tak fajnie jest w kalendorze? Co jest fajnego? Są luźne zajęcia. Pogramy w karty po angielsku. Bo można też jeść sweets. I robić w książkach. Robić fajne zadania w książkach. I robić. Co jeszcze? Języka. Aha, czyli fajne rzeczy robicie na zajęciach kalendarą? Tak. I są wszystkie super? Tak. Lepsze niż zajęcia w przedszkolu? Tak. Nie? Tak. Tak? Tak. No to dobra. A Kaja, a powiedz mi, kogo najbardziej lubisz w kalendarzu? Panią. A, mnie. A takiego stworzonka lubisz? Kangi. Aha, a Kangi jest waszym przyjacielem? Tak. Uwielbiacie Kangusia? Tak. Super. A powiedz mi, my mamy taką kolejkę, nie? Na co to jest kolejka? No to kto? Kto będzie trzymał Kangiego. No. Na kolanka. Aha, dobra. A powiedzcie mi, a jakbyście jechali na wakacje, to chcielibyście zabrać ze sobą Kangiego? Tak. A czemu? Bo jest fajny, można go przytulać. Mikołaj jest w grupie chłopaków, dosyć takich dynamicznych, on też sam jest ruchliwy, więc na pewno pani Iza ma dużo pracy z nimi, szczególnie jeśli chodzi o zachowanie. Także myślę, że też sobie dobrze radzi, motywuje ich do pracy i do koncentracji uwagi nad tymi zadaniami, które wykonują. Także no, Mikołaj lubi panią Izę, ale też czuje do niej respekt. Let's say hello! 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 Ale ja też! Nie. Jeszcze raz muszę przeczytać.
Victoria. I am Victoria. You are Patek. Good, super. Patek. So let's roll the ball. Good, Patek. I am Patek. You are Kaya. Good, I am Kaya. You are Gabriel. I am Gabriel. You are I am Ola, you are Anna. Very good, super, well done. So now let's stand up, okay? Let's stand up. Peter Pointer, Peter Pointer, Peter Pointer, where?
Doron rządzi. Helen Doron rządzi. Helen Doron radzi. Helen